A zanim zaczniemy dzisiejszy wywód na bardzo ciekawy temat, to chciałem zaznaczyć, że sponsorem dzisiejszego odcinka Neurofilki jest Neuroklub. Nie wiem, czy Neuroklub może być sponsorem, ale jest, gdyż jest bardzo wartościowym projektem, gdzie można dołączyć do fajnej społeczności, która po prostu chce się rozwijać, więc warto wejść sobie na naszą stronkę neuroprojekt.pl/neuroklub i tam macie wszystkie informacje, co dokładnie będzie działo się w czwartej edycji, która rozpoczyna się już w marcu i przez kolejne 6 miesięcy będziemy pracowali nad swoimi umiejętnościami twardymi, nad swoim zdrowiem i zdrowiem swoich pacjentów i swoim biznesie i swoim biznesem terapeutycznym, także nie będę przedłużał. Zerknijcie, czym jest Neuroklub. Na pewno warto do tej społeczności dołączyć, a my wracamy do odcinka. Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku Waszego ulubionego podcastu Neurofriki i mówią do Was Wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i Maciej Duczyński. I dzisiaj pogadamy sobie na taki bardzo fajny temat, na co chorujemy w XXI wieku. Wygląda, jakbyś chciał coś powiedzieć. Tak, bo właśnie zastanawiam się, a może lepszy temat. Dlaczego nie jesteśmy zdrowi w XXI wieku? Wiesz, możemy być tacy fancy, jak osteopati, a słyszysz osteopati, więc może chcesz być fancy. Nie typu, wiem. Ja nie szukam swoich pacjentów choroby, ja szukam w nich zdrowia. Tak mówię. Nie myślałem o tym. Okej, ja po prostu tak chciałem trochę zrozumieć to, dlaczego my w ogóle chorujemy w tym XXI wieku i czym to się różni od problemów gdzieś tam może też naszych przodków i co jest obecnie naszą taką największą bolączką, bo z drugiej strony, gdybyśmy na nic nie chorowali, to mielibyśmy w ogóle bardzo fajne życie. A my byśmy nie mieli pracy. A my i byłoby też spoko, bo znaleźlibyśmy sobie po prostu coś innego, fajnego do roboty. Moglibyśmy być na przykład zawodowym zrywaczem kwiatków z łąki. Moglibyśmy zbierać patyki w lesie. Wianki byśmy robili. Być może. Patyki są okej. Tak, także no właśnie. Dlaczego tak jest? I wiesz co? I w ogóle dlaczego też mi przyszło może akurat to do głowy, no, żeby o tym porozmawiać? Bo ostatnio nie. Kurde. Bo no wiem, tak, że byłoby takie ciekawe to pewnie, ale nie, no mam się naprawdę nieźle. Po prostu. No jest to też trochę związane, no dobra, no może się trochę zaczęło akurat od tej osteopatii, bo po prostu ostatnio mieliśmy gdzieś tam taki zjazd, na którym rozmawialiśmy na bardzo kliniczne tematy i rozmawialiśmy między innymi o nowotworach, o chorobach płuc, bardzo różnych i tak dalej. Ciekawe zajęcia, ale to tak z takiego bardzo klinicznego tematu poszło w ogóle dalej, bo napisałem u siebie na swoim Instagramie taki post, który wzbudził w ogóle bardzo dużą taką dyskusję i dostałem dużo wiadomości na ten temat, na co my właściwie chorujemy. I tam ja poruszyłem temat taki dosyć medyczny i wywiązała się dyskusja o tym, że kiedyś to ludzie na przykład mniej chorowali. Że kiedyś było mniej nowotworów, mniej chorób, powiedzmy takich różnych, które gdzieś tam nas zabijają. Kiedy no znaczy i, kiedy? No właśnie tak kiedyś, no bo to no właśnie kiedy. No, no, że na przykład nasi dziadkowie to byli tacy super zdrowi. Ci sami, co mieli wojnę wtedy, tak? Tak, na przykład. Nie? Więc pomyślałem, że to jest w ogóle mega fajny temat, bo ja jestem też fanem w ogóle takiej historii medycyny. I myślę, że to jest trochę taka anegdota. To wszystko, że kiedyś to ludzie nie chorowali, kiedyś to było lepiej, nie? Więc pomyślałem, że to też będzie taki fajny temat do tego, żeby dzisiaj o tym pogadać, czym to się może trochę różni. No i obecnie faktycznie, z czym my mamy największe problemy i znowu nie tylko w takim klinicznym wydaniu. Bo myślę, że są też nawet może ważniejsze tematy niż nowotwory. Myślę, że może są ważniejsze, chociaż wiesz, co ciężko powiedzieć, to nie? Mhm. Natomiast to jest zabawne, bo te słowo jakby kiedyś to było, to się pojawia chyba nas każdej dziedzinie życia i zdrowotnie też jest i myślę, że tutaj od razu może było warto się z tym nie zgodzić na samym początku, no bo teoretycznie przeżywalność w ogóle była no kompletnie na innym poziomie, tak? Zarówno osób, które dopiero się urodziły, teraz jak wiesz, umiera noworodek, no to jest takie, kurde, raz na od wielkiego czasu bym powiedział. Tak. No, generalnie kiedyś... ja już teraz też nie pamiętam tych statystyk, ale też mnie to kiedyś bardzo mocno zainteresowało, że
No, że kiedyś tych dzieci umierało bardzo dużo. Wystarczy, jakby nikogo to nie... zrobić research, komu po prostu umarło pierwsze dziecko w szpitalu. No naprawdę, no trzeba ze świecą szukać. Tak, niestety ale, znam takie sytuacje, ale, bardzo tak, tragedie. Ale są w ogóle takie jakby całe gotowe zestawienia epidemiologiczne, bo to jest akurat taki bardzo ważny czynnik świadczący o tym, jak się w ogóle rozwija cały kraj. Mhm. I można po prostu porównywać, na jakim etapie, powiedzmy, takiego rozwoju jakby całej medycyny, jak stoi medycyna w danym kraju. Porównując po prostu ten czynnik tego, ile dzieci umiera, powiedzmy, w trakcie porodu czy w pierwszych dniach życia. Nie? Więc okazuje się, że no one nad właściwie no, w większości regionów świata, no to te statystyki się poprawiają z roku na rok. No i po prostu między, powiedzmy, tym naszym 22 rokiem w XXI wieku, a 22 rokiem w wieku XX, czyli 100 lat temu, no to jest olbrzymia przepaść. Nie? Mhm. Więc tutaj w ogóle nie można mówić o tym, że tam 100 lat temu to było na przykład super. I tutaj część osób patrzy po prostu sobie na słupki, właśnie na przykład to jest związane z zachorowalnością na nowotwory. No i tutaj się okazuje, że no teraz to dużo osób choruje. 20 lat temu tyle osób nie chorowało, a 50 lat temu to w ogóle mało kto chorował na nowotwory. Może dlatego, że nie było diagnostyki. No pewnie dlatego właśnie, że tak, no po prostu ktoś umierał z przyczyn nie wiadomo jakich, więc można było powiedzieć, że no po prostu hop, był zdrowy, trochę kaszlał i wziął i umarł, nie? Wiesz, teraz i też nie robiono sekcji specjalnie, albo nie mieli takiego sprzętu, tak, żeby do sekcji robić, bo teraz jak ktoś tak umrze bez diagnostyki, to i tak wiadomo, że na przykład umarł na nowotwór, bo jest robiona na przykład później sekcja tej tak. osoby. Znaczy nawet jeśli te sekcje były, to było dużo rzeczy, które były bardzo trudne do znalezienia, nie? Mhm. Ewentualnie no po prostu no właśnie z tą, przede wszystkim z tą wykrywalnością mogło być bardzo średnio, więc teraz mamy bardzo nowoczesny sprzęt, który pozwala jakby pokazać to, na co my chorujemy. Okazuje się, że też w ostatnich latach no jakby ta uleczalność dużej ilości takich chorób no też nam bardzo mocno wzrosła. Nie? Więc z jednej strony słupek zachorowań niby rośnie, bo wzrasta ta wykrywalność, no ale też żyje nam się trochę lepiej, no bo po prostu leczymy się skuteczniej. Tak, wiesz, teraz się mówi o tych na przykład, że kiedyś ludzie to na przykład dużo lepiej funkcjonowali, bo na przykład widzimy na przestrzeni osób, które teraz są starsze, mhm. że oni dożywają dość długo, no nie? Mhm. Tylko, że to jest tak, że oni dożywają dość długo, dlatego, że po prostu profilaktyka bardzo mocno wzrosła. My dużo wiemy jakby, co wpływa na ten stan zdrowia, a te osoby na przykład są badane cały czas i są w lepszej kondycji, więc myślę, że tutaj ten argument typu kiedyś to było fajnie, no to myślę, że warto w kontekście zdrowego troszeczkę odrzucić, gdyż po prostu też żyjemy dużo dłużej, jeśli chodzi w ogóle mhm. o populację. Przecież jeszcze niedawno nie mówiono aż tak o tyle o chorobach, no, które są zarezerwowane dla osób starszych głównie, mhm. bo nie dożywało się do wieku 75 lat, a teraz tak. Czyli dożywa. Te wszystkie schorzenia neurodegeneracyjne, łącznie no, chociażby z różnymi formami demencji, no to one teraz są taką, no, powiedzmy, plagą troszeczkę tego XXI wieku, no głównie dlatego, że to są choroby, które się pojawiają dosyć późno. Na pewno coś jest jeszcze w tym, że no, że być może my faktycznie częściej chorujemy, co jest bardzo trudne do sprawdzenia po samej statystyce, no właśnie z tej racji, że wzrasta wykrywalność. No ale te czynniki ryzyka też mogą być takie, że jest ich więcej. Więcej, tak. No bo nie prowadzimy się też jakoś spektakularnie fajnie. On na przykład myślę, jest że... taki argument, który się pojawia i on jest po części poniekąd słuszny, że na przykład te wcześniejsze pokolenia, no to one może się trochę więcej ruszały. Myślę, że wiesz co, jakbyśmy na przykład porównali sobie, może nie tam 100 lat temu, no bo to jest przepaść i było dużo gorzej, natomiast na przestrzeni ostatnich lat 15, 20, aż tak dużo się nie zmieniło, bo powiedzmy, że było już dostępne na przykład dobre, zdrowe jedzenie, lat temu 15, czyli powiedzmy w naszym wieku, i aktywności było więcej, stąd na przykład zdecydowanie było mniej osób. Znaczy statystyki wyglądały trochę lepiej pod kątem chorób układu krążenia. Teraz trochę więcej osób ma z tym problem. Mhm. Chorób takich powiedzmy na tle no, gdzieś tam mentalno-psychiczno-emocjonalnym, tak? Czyli depresji, nie? stanów lękowych i takich różnych psychos, no to tego też
Znaczy na pewno było mniej. Otyłość, kolejna rzecz. Tak, no, tutaj. A to też tak, w ogóle otyłość i tak wszystkie choroby metaboliczne, no to myślę, że jest wzrost. Tak. Tutaj nowotwory na pewno wzrosną na przestrzeni ostatnich lat, gdyż jak zaczęły się różne sytuacje związane z tutaj dość popularnym problemem oddechowym, który aktualnie mamy, no to bardzo mocno zmalała ilość osób, które no, profilaktycznie badały się, choćby pod kątem nowotworów. Więc myślę, że tutaj może być mocny wysyp na przestrzeni najbliższych lat, jeśli chodzi o takie choroby. No te nowotwory też są mocnym tematem. Plus ich taki jest, że wiemy troszeczkę od czego one mogą, tak naprawdę jakie mogą być czynniki ryzyka, może bardziej. No tak, no to wiemy, tych chorób, tak, no wiemy też jakie nowotwory jakby występują najczęściej, więc potem też te czynniki ryzyka są prostsze do zidentyfikowania, więc na pewno wiemy, że to są na pewno choroby, no mamy nowotwory piersi, rak piersi i sutka. Częściej wiadomo dotyczy pań, ale panów też. Mamy nowotwory płuc, no i mamy nowotwory przerost gruczołu krokowego, no i mamy raka jelita grubego, nie? Jestem więc ciekawy, jakby w topce takiej. W top 3, no nie? Jestem ciekawy, na przykład jak będzie z nowotworem płuc wyglądało na przestrzeni najbliższych lat, dlatego że dużym czynnikiem ryzyka było palenie, które no, mocno się zmniejsza wśród na przykład młodych społeczeństw. Teraz już palenie nie jest fancy, nie jest fajne, nie jest cool, tak. Więc coraz mniej osób pali, więc zobaczymy, jak to wyglądało. No minus jest taki, że jakość powietrza wcale nie pomaga w tym. Nie. Myślę, że może to też być troszeczkę związane z nowotworami płuc i tutaj akurat mieszkania w dużych miastach. Może być troszkę problemem, szczególnie jeżeli mówimy o nasz kraj, który no jest raczej wysoko w zestawieniach odnośnie złej jakości powietrza. Tak. Jak sobie myślę na przykład, że czasami mamy gorsze powietrze niż na przykład w takiej Delhi, to mówię, kurde, kojarzę te wszystkie dokumenty z Delhi, jak to wygląda, no nie? Albo z tych wszystkich Bangladeszów. Tak. I mówię, kurde, no tam to te miasta są strasznie przeludnione. Wiesz, jakby duże ubóstwo. No, dużo takiej chemii też w powietrzu chemii, z racji tego przemysłu całego, nie? Dobry. Tak, no. Więc to faktycznie jakby tych część czynników ryzyka nam dochodzi. I myślę sobie o tym, że w Krakowie, tudzież w Warszawie, jest gorsze powietrze niż w Bangladeszu. No, trochę smutne, trochę przerażające też bym powiedział. Trochę tak. Myślę, że nie. Mam nadzieję, że nie idziemy w tym kierunku. Byłoby naprawdę niefajnie. No właśnie, nie? Więc tak powiedzieliśmy sobie o no, takich twardych jakby tych klinicznych rzeczach, na które my obecnie chorujemy. Zacząłeś fajny temat, że się kiepsko prowadzimy. I myślę, że warto byłoby ten temat ciągnąć, bo jak ja się z tobą w tym momencie zgadzam, gdyż wiem, że to prowadzenie siebie to nie jest takie zerodynkowe i prostolinijne, że tam robię jedną rzecz i jest fajnie. I jest stosunkowo złożonym tematem i pewnie część osób by się zgodziło z tym, że jak to prowadzimy się kiepsko? Przecież wiemy coraz więcej. Wiemy, że mamy lepszą profilaktykę, medycyna idzie do przodu. Znamy te choroby coraz lepiej. I pytanie jest takie, co robimy nie tak? Czy naprawdę my te choroby znamy? To jest druga kwestia. Tak, ja myślę, że nadal o... No bo tak, z jednej strony faktycznie jakby tej wiedzy medycznej mamy dużo. Tylko, że podejrzewam, że nam jako terapeutom i części naszych słuchaczy, którzy też jest no, duża szansa na to, że jesteście terapeutami albo że jesteście osobami, które w bardzo świadomy sposób podchodzą do swojego zdrowia, no bo szukacie też takich treści jak ten podcast. Więc dla was dużo rzeczy może nie być specjalnie tajemnicą, że no, trzeba się jakoś rozsądnie prowadzić i mniej więcej co to znaczy. Wiesz co, ja nie? Się już nie zgodzę na początku, gdyż... Może zaczniemy od nie takich rzeczy oczywistych. Prowadzimy kurs neurodiagnostyki, ostatni, pierwszy level, pierwszy moduł w Krakowie jestem, grupa 25 osób, a trochę ich pojadę. Dobra, delikatnie dawaj. Po nich, dawaj, delikatnie po nich, nie? No i omawiamy sobie pierwszy dzień triadę zdrowia. No i tam omawiamy sobie, wiesz, struktura, ruch i tak dalej. Co może wpływać na to, że ta triada jest dojechana? Dochodzimy sobie do kwestii, wiesz, mental,
i mówimy sobie, tutaj będziemy głównie na czwartym module to poruszać, aczkolwiek Maciek już na drugim poruszy kilka fajnych rzeczy dotyczących układu autonomicznego. Mm-hmm. W module numer 3 też poruszymy troszeczkę ma dotyczący właśnie nerwu błędnego, jakichś takich stymulacji, jak to w ogóle wpływa, dysautonomia. Yes. No i na module numer 3 poruszamy sobie troszeczkę temat właśnie emocji, przekonań, pracy takiej gdzieś tam energetycznej. No i tam na pewno będziecie wtedy też pacjentom polecać różne tematy, gdyż ten stres emocjonalny jest mocno dotyczy, więc będziecie właśnie ich troszeczkę właśnie nakierowywać na temat treningu mentalnego, treningów autogennych, medytacji, afirmacji, jakiejś takiej pracy samorozwojowej, mhm. mentalnej i pytanie, kto z was cokolwiek robi albo cokolwiek próbował? 3 osoby. Tak. 25 osób. Osób, okay. które są już, no wiesz, one są już jakby, to nie średnia społeczeństwa, one mhm. wiedzą, praktykują, słyszały o tym, czytały jakieś badania. Dobra. I teraz ja się dlatego z tym nie do końca mogę zgodzić, bo nie dokończyłem swojego poprzedniego zdania. Ja nie, właśnie chciałem mówić, żeby nie było tak chorobą, ja od razu z tym bardzo tematem. Dobrze, tak, ja oczywiście z tym się i zgodzę i nie zgodzę. Po prostu chodzi o to, że my często, mając świadomość tego wszystkiego, to my o tym wiemy, że tak jest. A co nie znaczy, że my to robimy. Tak. Nie? Więc jest tak, że tej wiedzy takiej profilaktycznej mamy sporo i bardzo dużo się o tym mówi i jakby jak my trochę jesteśmy w tym wszystkim, to dla nas to może być bardziej oczywiste niż dla osób. W dodatku tak, my też się wypowiadamy trochę za siebie, bo żyjemy też w dużym mieście, gdzie jakby dostęp do tego wszystkiego jest dosyć duży. Śledzimy też social media, które ale jakby dostęp, są też trochę jakby na to... Dostęp, powiedzmy, do medycyny, do informacji okay. jest dosyć duży i też okay. trochę się więcej o tym mówi. Tak, znaczy powiedzmy, wiesz co, tu bym się zgodził z taką rzeczą, że tu jest więcej osób, które trafisz na przykład w różnych miejscach, które no gdzieś tam powiedzą ci o tym. No nie, bo tak. dostęp do wiedzy jest... Myślę, że mamy znaczy, internet, on, no tak, wiesz co chodzi, nie? Z tego tak. Tak. Jest większe. Ale są ludzie i teoretycznie mhm. powiedzmy łatwiej jest, bo takich osób, które dbają o siebie jest trochę więcej, bo chodzisz na spacery, chodzisz z psem, biegasz, chodzisz na siłownię i po mhm. prostu spotykasz się, czujesz, że w tym dbaniu o zdrowie nie jesteś sam. Jesteś w małej miejscowości, biegasz, to ktoś może pomyśleć typu, by się wziął za porządną robotę, na przykład on biega, a trawa taka nieostrzyżona na jego podwórku. No. Skąd ja to znam? Tak, tak. No i wiesz, i taka sytuacja. Masz tyle siły, to byś zrobił coś pożytecznego dla tak, przekopałbyś domu. Ogródek. Przekopałbyś nie? ogródek. Tyle masz siły, tyle byś biegał. Więc wiesz, dalej takie przekonanie jest, więc po prostu może łatwiej jest dbać o w dużym mieście na przykład o siebie. Dokładnie, nie? Więc... No, wiesz, więc nie masz pola do biegania, z tym sobie, jakby nie masz lasu i pola do biegania. Niby tak. Więc jakby to jest jedno, że mamy tego świadomość, ale druga sprawa jest to, że niekoniecznie zawsze to robimy, bo szukamy sobie często jakichś takich wygodnych wymówek, trochę gdzieś tam sabotujemy te swoje własne działania na różnych polach i tutaj myślę, że się wkrada też w to taka warstwa tego, na co my chorujemy, co nie jest bezpośrednio kliniczne. Że my też chorujemy na to, że może jutro, albo to, no dobra, ale to może to nie jest dla mnie. Tak, no niestety, no trzeba mówić w kategorii, że jesteśmy leniwi, no nie? Jakby z tak. gruntu rzeczy człowiek jest leniwy mhm. i teoretycznie dba o to, żeby jak najmniejszy wydatek energetyczny w ciągu dnia zrobić. Gdzieś tam no, żeby nie daj Boże tak. się nie narobić, bo tak. może będzie to potrzebne, bo aha. wiesz, jakby może na przykład będę musiał uciekać przed dzikim zwierzęciem, dzisiaj ta energia się przyda. No tak, bo tu u nas akurat na Mokotowie jest pełno dzikich zwierząt, codziennie teraz uciekamy wracając ale działaś, teraz jest epidemia wścieklizny. Tak, dostałem takiego SMS-a. No, masz zaszczepionego no. kota? O nie. Ale właśnie widzisz, o, ja też będę... Gorzej. No właśnie. Ja wiem, masz, mój kot nie wychodzi, no nie? Mój kot nie wychodzi. Jest... Nie wiem, czy to brzmi dobrze, czy nie dobrze. To jest kot nie wychodzący, to jest normalne, nie? No tak, no żyjemy w mieście, nie? Kot nie wychodzi, ale są też w mieście koty, które wychodzą. Tak, a mój żyje na takim przedmieściu, że może wychodzić. Twój wychodzi. To wtedy trzeba go szczepić. Mój nie wychodzi, teoretycznie można by go nie szczepić, ale z drugiej strony na przykład pies wychodzi. I wiesz, on może tam się, wiesz, mogło się tam tyknąć, on może przenieść to. I kichnąć. Jakoś kichnąć. Nie chodzi kupę, w maseczce po domu. Tak, dokładnie. Więc tak, mamy kota też teraz zaszczepić. Bardzo ważny temat. Mam nadzieję, że nie wyszliśmy jako nieodpowiedzialni tutaj. Nie wiem. Nie wiem. Tak, słuchajcie, jesteśmy też ludźmi, także jak tak. chcecie nas oceniać,
to czekajcie chwilę, bo za chwilę będziecie mieli możliwość ocenienia też siebie trochę. Więc tutaj na początku patrzymy na siebie. Tak, jesteśmy z gruntu rzeczy leniwi i nam się za bardzo nie chce. I jak też mamy dużo wiedzy, to też mamy taką trochę klątwę wiedzy typu a to nic się nie stanie, bo to tylko wiesz jeden dzień, a tu nie robię tego, ale za to robiłem to. Mhm. I to jakoś tak, i też lubimy się usprawiedliwiać. Jak ja się cieszę, jak były takie, pamiętam na początku jakiejś naszej, tak po studiach chyba z tego co pamiętam, były takie, też troszkę to śledziłem, miały być duże badania genetyczne dotyczące tego, jak dużo rzeczywiście my dziedziczymy, wiesz, jakby po rodzicach i dobrze, że one w ogóle nie udały się, bo niestety jakby się okazało, że te większość chorób to jest drogą dziedziczoną, to byś, sorry, ja taki jestem, moja mama miała RZS, ja też mam, moi rodzice mieli nowotwór, więc ja też mam nowotwór, więc co ja mam z tym zrobić? Dalej będę sobie żył. Generalnie to bardzo mocno pokutuje też nadal, że to już są geny i po prostu nic z tym nie zrobisz. I do dzisiaj no, znam takie osoby, które na przykład twierdzą, że no, po prostu ich otyłość jest dziedziczna. No nie, no, dlatego, że rodzice też są tacy otyli. I dlatego też pies jest gruby. I tak. To jest. No nie, to jest też zawsze dobry argument, ale tak. Tutaj nie bierze się pod uwagę tych wszystkich czynników, że... Dlaczego zwierzęta nie są grube genetycznie, powiedz mi? Dlaczego nie są otyłe genetycznie? No tak. Znaczy, ciekawe, to... nie? No właśnie dlatego, że geny odpowiadają... Są, oczywiście są takie badania naukowe, które pokazują, że geny biorą w tym udział. Możemy mieć takie geny, które się przyczyniają do tego, że tyjemy no po prostu szybciej niż inni. Ale to nie znaczy, że jesteśmy na to skazani. Tak. Ja się taki czuję trochę zwolniony z odpowiedzialności, że nie powinienem się jakoś... No dobra, śmiać to bo nie śmieję się z nikogo. Ale sam, jako że byłem dosyć gruby, to myślę, że mogę tak powiedzieć, że hej, 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 ty masz na to bardzo duży wpływ. Tak, znaczy dla mnie osobiście, jak ja na przykład wiem, że główną rolę, jeśli chodzi o większość chorób, które nas dotyczą, jednak jest związane ze stylem życia, no to mówię, wow, super, no nie? Fajnie, bo mogę coś z tym zrobić, tak? I to nie jest tak, że dostałem po prostu jakieś kijowe geny w spadku i teraz po prostu umrę wcześniej, albo będę miał zabetonowany kręgosłup i nie będę mógł się ruszać na starość, tylko mam tak naprawdę w 100% jestem za to odpowiedzialny, jak się będę czuł. Więc dla mnie na przykład konkret, bardzo się z tego cieszę. Część osób niestety nie cieszy się z tego powodu, bo tak. Nie daj Boże, będzie trzeba coś robić. Tak, i jest, w ogóle szacuje się, że za nasze zdrowie w 90% odpowiada nasz styl życia, a w 10% dostępna opieka medyczna. Takie są proporcje. 90-10? Tak. Nie ma jakiejś 1%, że geny czy coś? No to nie było. Nie było? O, elegancko. Czyli w ogóle 100% odpowiedzialności. No jak jesteśmy na przykład w kraju, ja wiem, że opieka medyczna taka nie jest jakoś rewelacyjna tutaj w naszym kraju. No tak, ale to jest nadal 10%. To jest 10%. Nie? I podejrzewam, że 10%, na przykład te 0% to mają takie kraje, to wiesz, jakby jakieś bardzo ubogie kraje, Indie, Afryka. U nas jest nieźle. Wiesz, jakby myślę, znaczy oni też mają jakiś tam lekarzy, nie? No ma, wiesz, jakby... No ja wiem, oczywiście, tak, możemy... No tak, wiadomo, że nie jest... No pewnie nigdzie na świecie nie jest idealnie z opieką medyczną, no ale mamy takie tendencje do zawierzania temu, że no jednak, no okej, jak coś mi się będzie działo, to pójdę do lekarza, nie? A zwalanie tej odpowiedzialności po prostu zawsze na jakieś inne osoby. I tutaj jakby znowu kręcimy się wokół tego, że trochę się tutaj rozbija o takie nasze własne zasoby energetyczne tego, w co my inwestujemy trochę nasz czas. I jeśli po prostu nasz czas i nasze to takie, ja to tak nazywam, że są takie nasze zasoby mentalne, nie? Że powiedzmy rano się budzisz, masz pełną baterię i teraz jak zaczynasz przepierdzielać tą energię na jakieś takie inne rzeczy, które nie są związane jakby stricte z tobą i z takim wydatkiem, który jest na twoją korzyść, no to gdzieś ci się rozchodzi i po prostu nagle się okazuje, że powinieneś coś zrobić dla siebie. To wymaga zawsze, jeśli my gdzieś tam przekraczamy tą naszą taką tak zwaną strefę komfortu, no to wymaga dosyć dużego nakładu, takiego energetycznego, no bo inaczej no, ta twoja podświadomość to ci mówi, że no nie, hola, hola. Tutaj jest tak sobie, ale jest stabilnie, nie? Więc tak
nie szarżuj. Więc jak nie angażujemy się w to jakby od razu i nie staramy się tej strefy sobie tak gdzieś tam poszerzać, no to nasz mózg nas zawsze tak stopuje, mówi nie, spokojnie, poskroluj sobie coś, zrób sobie tam coś innego. No, ale wiesz, to nawet nie stopowanie po prostu, bo my jakby niestety twórcy tutaj większości aplikacji, których korzystamy na co dzień, to oni wiedzą, jak działa ciało. Oczywiście, żeby tam dopaminka cały czas leciała Więc tam się w to, co trzeba, nie? Się tam pobudzasz konkret. Tak. Jest tutaj. Tak, ale też właśnie te swoje zasoby na to przepalasz, nie? Bardzo. Znaczy ja ogólnie łapię się na tym. To jest niestety bardzo ciężko po prostu, że jakby nie siedzieć i nie robić tego, co wszyscy scrollować Instagrama, przeglądać Facebooka, gdzieś tam trafić w jakiś dziwny zakątek YouTube'a przez przypadek, no nie? Jakby oglądać jakby serial, który cię interesuje na Netflixie. No zdarza się takie sytuacje. Więc naprawdę rzeczywiście ciężko się skoncentrować na tych rzeczach, które są fajne, ale wypadałoby, żeby większość dnia była pożytkowana, tego wolnego, tak? Pożytkowana na to, żeby jednak te swoje zdrowie jakoś pchnąć do przodu. Bo prosty temat, ostatnio sobie myślę w kategoriach takich, że żebym każdego dnia zrobił coś, co pchnie moje zdrowie do przodu. I mówię, kurde, i to już jest super, no nie? Bo jednego dnia na przykład będziesz się mega zdrowo odżywiał. A drugiego dnia na przykład sobie, nie wiem, zrobisz jakiś fajny trening, tak? Czyli na sobie pomedytujesz, ale to później także stwierdzisz, naprawdę ja mam jakieś gówno jeść po prostu i w momencie stwierdzasz, że jednak w każdego dnia robisz z każdej sfery coś, no nie? Że no może treningowo niekoniecznie codziennie, ale przynajmniej byś dbał o te chodzenie takie regularne albo jakiś taki ruch spontaniczny. Tak, często okaże, to mogą być takie drobne wybory. Nie musisz od razu wszystkiego zmieniać o 180 stopni, nie? Bo ogólnie to są drobne wybory, no nie? Bo w każdej sferze teoretycznej, nawet jak myślisz w kategoriach będę rozwijał swój firmę, no to zrób każdego dnia coś, co taką tyknie do przodu. Pchnie delikatnie. Wiadomo, że będą takie momenty, że to pchniesz ją bardzo, bo zrobisz jakiś super kontrakt podpiszesz, tak? Tak, albo będzie to po prostu czasami od ciebie wymagało bardzo dużo pracy w krótkim okresie czasu, nie? Ale najczęściej tak, że po prostu każdego dnia tam coś. Trochę cyk, tak. Nie? Trochę i tak. Właśnie w tym zdrowiu chodzi tak trochę, żeby każdego dnia pomagać mu troszeczkę. I ja pamiętam ostatnio taką, jestem w domu rodzinnym, rano w ogóle, bo taki miałem wolny dzień, pojechałem, rano w ogóle wstałem, zrobiłem sobie w ogóle jakiś tam rano taki szejka zdrowotnego, później w ogóle sobie poćwiczyłem z pół godziny, potem zrobiłem sobie trening Wim Hof oddechowy, później w ogóle z psem się trochę bawiłem, no i poszedłem z mamą i z siostrą jakby poszliśmy sobie na spacer, no nie? No i tak się pytam ich, a wy co dzisiaj zrobicie dla swojego zdrowia? On mówi, że my jesteśmy na spacerze. Mówię, no fajnie, że jesteśmy na spacerze, super po prostu, ale przedtem jest godzina już 12, no nie? On mówił, moja siostra mówi, dopiero wstałam. No i się wyspałam. Mówię, okej, dobra, jesteś młoda, możesz spać, spoko. Niech będzie. To też było dla zdrowia. To też było dla zdrowia, jest okej, no nie? Tak. A tutaj moja mama powiedziała, ona też, żeby nie było, że nie, ona bardzo dba o swoje zdrowie. Jest jakby, myślę, że jeśli chodzi o osoby właśnie z pokolenia się rodziców, to i tak myślę, że stoi ponad przeciętną znacznie. Natomiast ona mówi, zobacz, że w moim wieku, no nie? To jest mój tekst, który bardzo często pacjenci też mówią. No, zobaczę, pani będzie w moim wieku, no nie? Ja mówię, ale czy jak pani była, czy tak ktoś był w moim wieku, to czy robił to samo, co ja? Czy ty będąc w moim wieku robiłeś to, no nie? Mam 30 lat. To wiesz, właśnie okazuje się, że nie. Więc na pewno, jak nie robisz tego, mając 30 lat, no to mając tego 50, też nie, no nie? Więc nic się tutaj nie zmieniło. Więc naprawdę takie momenty, to nie trzeba być jakby codziennie robić tak, wiesz, dużo rzeczy, tylko troszkę. Tak. Coś troszkę. Budować takie dobre przyzwyczajenia, dobre nawyki i za jakiś czas to po prostu przynosi. Bo jeśli chodzi o zdrowie, to raczej nie uda się zrobić tego, że na zapas zrobię teraz, a później zapomnę. Wiadomo, że mogę mieć takie okresy, że więcej, a później taki okres, że jest mega pochmurno, nie chce mi się, coś się wydarzyło takiego, że nie wiem, tam mentalnie trochę mnie to dojechało. Typ, ktoś mi umarł w rodzinie, albo wydarzyło się coś innego traumatycznego i nie mogę nic robić, no ale to wtedy jakby to, że wcześniej pracowałem nad sobą, to spowoduje, że to mnie jakoś tam nie obciąży aż tak bardzo, no nie? Wiadomo, że takie. No generalnie życie jest takie trochę sinusoidalne są gdzieś tam lepsze, gorsze okresy i lepszy i gorszy moment na robienie różnych rzeczy. Aczkolwiek pewnie mało jest w życiu momentów, że nie jesteś w stanie dla siebie zrobić w ogóle nic. Znaczy podejrzewam, że byłyby takie osoby, które powiedziały, że tak, ale to znaczy, że skoro one tam są teraz,
Tak, no bo to właśnie wyobraziłem sobie sytuację taką, że na przykład leżysz w szpitalu pod kropluwami i po prostu no, niespecjalnie więcej jesteś w stanie teraz dla siebie zrobić. Ale tak jak pewnie chcesz powiedzieć, że z jakiegoś powodu tam jesteś, nie? Tak, wiesz, ktoś mógł być w szpitalu, bo go na przykład uderzył może samochód. Może nieszczęśliwy no, nie? wypadek. Tak, ale wiesz, na przykład okay, bardziej to się znowu może tym, zdarzyć. Bardzo myśląc o tym, to myślałem o osobach, na przykład, które mają jakiś taki poważny temat depresja. Mhm. To jest tak, że nic ci się nie chce, w ogóle wstręt do wszystkiego, leżysz, po prostu wegetujesz po prostu i koniec. No jakby nie wiesz, czy kiedykolwiek ona się skończy po prostu. Myślisz, że tak umrzesz po prostu pod tą kołdrą poduszką z łzami w oczach i po prostu w takim stanie apatii stuprocentowej, no. Ale to też jesteś tam z jakiegoś powodu. To nie jest tak, że... bo ja myślę, że głównym problemem jest to, że ludziom jest... Ja się też nie dziwię, bo skąd oni mieliby to wiedzieć? Że to, jak się czujemy, to jest tak, suma wszystkiego, co my robimy dookoła, że wiesz, jakby może jakbyś był bardziej na przykład osobą aktywną fizycznie, to by te twoje ciało działało na lepszym poziomie i teraz byś nie wylądował po prostu pod kołderką, no nie? Mhm. A może jakbyś się zdrowie odżywiała, to też byś tu nie wylądował. A może jakbyś po prostu wcześniej pomyślał o swoim, a tak naprawdę zdrowiu psychicznym, to byś to nie wylądowała, bo może fajnie byłoby jednak się na tą psychoterapię wybrać wcześniej. No nie? Albo coś, nawet to przynajmniej nie musi być psychoterapia. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie miałem dostępu do psychoterapeutów, bo jestem z mojej miejscowości. Ale może fajnie byłoby w tym kącie, iż jest cała masa rzeczy, które może ci pomóc pod kątem, nie masz takich książek, które są prawie dla ciebie napisane. Tak, to na przykład też chociażby jakieś większe angażowanie się w swoją małą społeczność. Jakby tak. Jaka by nie była, nie? No też wiemy po prostu, że to jest taki ultra ważny czynnik i dla naszych jakichś takich problemów właśnie może emocjonalnych, a ogólnie dla samopoczucia. Okazuje się, że to jest w ogóle kluczowe dla takiego tematu no, tak zwanej długowieczności, nie? Że te osoby, które żyją najdłużej i uważają się za najszczęśliwsze, no to jednak po prostu dbają o te więzi społeczne, więc też właściwie wszędzie jesteśmy w stanie gdzieś tam o to zadbać. Też nie chciałbym, żeby to tak wybrzmiało, że teraz ktoś, kto ma depresję, to musi sobie powiedzieć, że to jest po prostu jego wina, nie? Dlatego, że faktycznie dokładamy sobie różne cegiełki, no po prostu nie zawsze mamy świadomość tego, że to robimy, więc to bym chciał przede wszystkim, żebyśmy gdzieś tam zrozumieli, że to nasze często wybory no są bardzo ważnym czynnikiem, tak jak wiemy, że są czynniki ryzyka do tego, żebyśmy po prostu zachorowali na nowotwór, ale są też czynniki, które przechylają tą naszą skalę zdrowia w zupełnie drugą stronę i zmniejszają ryzyko tego, że coś się nam złego stanie. Tak, można myśleć w tych kategoriach, że na przykład to, że mam teraz na przykład jakiś taki naprawdę problem zdrowotny, to nie do końca może być jakby moja wina, tylko teraz, żeby z tego wyjść, to ja mam 100% sprawczość. Jakby ja mogę to zrobić, no nie? Czasami samodzielnie, czasami przy pomocy osób z zewnątrz, tak? Czy to terapeutów, czy bliskich, czy znajomych, którzy pomogą mi z tego, powiedzmy, jakiegoś zdrowotnego, czy to fizycznego, czy psychicznego dołka wyjść. I to jest fajne, że jakby mam taką możliwość, no nie? Bo jeśli chodzi w ogóle o temat, który poruszaliśmy, tak, depresja, mental, no to tam jest duża szansa, że to jest nie tylko twoja wina, no nie? Bo jak pokazuje większość tematów psychoterapeutycznych, no to jednak ten temat wywodzi się bardzo często z momentu, kiedy byłeś młodą osobą, więc to nie może być tylko twoja wina, no nie? Tylko no tak. Tak. No tutaj też na przykład taki mam bardzo... Miałem ostatnio taką bardzo ciekawą rozkminę, bo... Rozmawiałem z taką panią psycholog niedawno, gdzie gdzieś tam po prostu dyskutowaliśmy między innymi o nerwie błędnym, o jego stymulacji i ona też mówi, że pracuje przede wszystkim z osobami, u których widzi zaburzenie z tego poziomu i na przykład uważa, że takim bardzo ważnym problemem, który ma wpływ na rozwijanie się różnych schorzeń, takich nazwijmy to autoimmunologicznych, no to widzi dużą korelację z takimi traumami związkowymi przebytymi u osób gdzieś tam troszeczkę starszych.
z kolei, nie? Czyli też może to być jakieś dzieciństwo wczesne, tak jak się gdzieś tam o tym mówi często właśnie w psychologii, ale może mogą być też nasze jakieś późniejsze doświadczenia. Ale mogą traumami, na to rzutować, mówisz, nie? O dzieciństwie, traumami relacyjnymi, bo nie, na przykład... Nie, nie, już, nie, już w dorosłym ja życiu. W dorosłym życiu, czy, nie? Tak, to może być to tak, to, ale to też może być jakiś, wiesz, jakiś podpatrzony schemat, no nie? Jakby w którym gdzieś tam może żyjesz, być, no nie? Może być, wiadomo, nie? No właśnie takie tendencje na przykład do tego, żeby zawierać związki takie, a nie inne, no to też jest bazowane na czymś. Tak. Zazwyczaj to, że akurat podobają nam się takie osoby, albo takie lądujemy w jakichś takich schematach, prawdopodobnie tak gdzieś tam jak rodzice, albo ktoś po prostu z jakiegoś bliskiego otoczenia. Nie? No kurde, to też o tym się dosyć często mówi w psychologii. To jest mega ciekawy temat, na przykład, że sytuacja taka, że pojawia się jakaś, wiesz, na przykład agresja fizyczna w związku, że twoich rodziców jesteś dzieckiem i ty na przykład, twój związek jest bardzo podobny w przyszłości. Gdzie powinno być tak, że unikasz jak ognia takiego tematu, dokładnie, to z jakiegoś powodu wchodzisz w bardzo podobne relacje. Ekstremalnie ciekawy temat. Tak. Co tam się w ogóle dzieje w głowie, no nie? Jak to wygląda, że my wybieramy takie, wiesz, jakby podświadomie po prostu gdzieś tam idziemy w to, co znane znowu, no nie? Mhm. Mimo tego, że jest pełna świadomość tego, jak bardzo to było krzywdzące i złe. Tak, no. Nie? To warto się nastąpić. No tutaj to przydałby nam się z kolei jakiś teraz psycholog, żeby z nim o tym porozmawiać. Tak, tak, tak. Jak więc macie kogoś w ogóle godnego, znaczy godnego polecenia? Teraz nie ma godnych psychologów, które mogą znaleźć. Nie, jakby kogoś wartego polecenia fajnego, no nie? Takiego otwartego do dyskusji pod kątem, żeby na przykład, bo widzisz, ostatnio też mamy taką sytuację, jest u nas, chyba u Artura w gabinecie, chłopak, który jest fizjoterapeutą i przychodzi do niego na treningi, jest jego pacjentem i ma koleżankę, znaczy nie, koleżankę, przepraszam, dziewczynę, nie wiem, może narzeczoną albo nawet żonę, która po prostu jest psychoterapeutką. No i Artur mówi, mega sprawa w ogóle, ale będziecie mieli team super, no nie, tutaj, bo znamy te połączenia, wiesz, psychofizyczne, a on mówi, czeku, daj spokój w ogóle, oni negują ciało, no nie, jakby ono nie istnieje praktycznie, tam jest tylko umysł, nie, w ogóle wiesz, tu jest umysł, tu jest ciało, to w ogóle, to jest praca tym i se poćwicz, a ja se z nim porozmawiam, to się nigdy nie łączy. No, ciekawe. No, ja myślę, że niestety jest bardzo dużo osób takich, jak u nas w fizjoterapii jest takie, że nawet jak albo mental to mental i po prostu to jest praca do psychoterapeuty i tylko i wyłącznie koniec, jakby nawet nie będę poruszał tematu w wywiadzie, no bo co mnie to w sumie dotyczy? Ewentualnie dla duchownego. Albo dla duchownego, jak osobnie temat na duchowności. To chcielibyśmy takiego psychoterapeutę / psychologa nawet, no nie? Który po prostu widzi ten konek, tak? Że moglibyśmy sobie porozmawiać. Mógłby na przykład do mnie wpaść na przykład na terapię, aczkolwiek zakładam, że jak jest psychologiem, psychoterapeutą, to specjalnie nie ma tematów jakby stresu emocjonalnego, który moglibyśmy popracować z nim na poziomie ciała. A pewnie ma, no nie, ale... Tak, to tak jakbyśmy zakładali, że nas to nigdy nic nie boli, nie? Fizycznie. Tak. Że nie mamy nic do naprawy. Jaś, fizjoterapia? W ogóle trening, terapia manualna, przecież ja jestem... Super zdrowy. Tak. Zawsze. Super zdrowy. Właśnie dzisiaj, trochę wczoraj poćwiczyłem i trochę mnie tam kuje w klatce piersiowej, ale może być trochę łapczywy trening zrobiłem. Chciałem trochę, wiesz, trochę poszaleć, ale było co ciekawe. Kojarzysz na przykład, jak się nazywa ta deska z kółkiem do utrzymywania równowagi? No nie pamiętam, jak się nazywa, ale wiesz, o co chodzi. Tak, kółko, wiadomo. Tak, tak, i kiedyś tak, wiesz, i ja słuchaj, wczoraj 3 minuty. Jeździłem dookoła sobie, tak. Zabawa, mówię, nie robiłem tego tak długo. Kiedyś, tak wiesz, kiedyś było 15 sekund, pół minuty max, po prostu i spłaciłem się jak świnia, a wczoraj puściłem sobie, wiesz, muzykę, tego Franka Kimono, po prostu King Bruce Lee, Karate Mistrz. No. Jazda była, ale to było dobre. Mega się trzy, mówię, ale mi się równowaga poprawiła. Ja już się po prostu, ja kiedyś miałem taką deskę i nią się długo bawiłem i po prostu mi się w pewnym momencie znudziła, bo już jakby nie miałem z niej żadnych benefitów. Fajnie, przysiadłem, co zrobiłem na tym, tak, nie? Tak, mega, tak. Ciekawe. No, wracając do tematu jeszcze, więc czekamy na wasze polecenia psychologiczno-psychoterapeutyczne otwartych osób i... chciałem powiedzieć właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj skończyliśmy, pod kątem tego braku umiejętności mentalnego połączenia, że to jest wszystko kurde sobą zależy, no nie? Że mało osób jednak widzi takie połączenie typu zacząłem się zdrowie odżywiać i oprócz tego, że nie mam zdęć, to jest logiczne, nie? Bo zdrowość odżywiania to zdęć, logiczne. To mnie nie boli głowa, nie mam problem z kręgosłupem. Równowaga mi się poprawiła, no nie? Zdrowie to nie równowaga. Albo takie tematy typu poszedłem do psychoterapeuty i
kurde, trening mi lepiej idzie. Lepsze fetyszowne. Plecki tym jeszcze nie bolą, nie? I że to jest wszystko połączone. Typu, albo poszedłem na przykład, nie wiem, już, to będzie z grubej rury, uwaga. Dobra, pobiegałem i lepiej się psychicznie czuję. Nie chciałem mówić, że nie mam depresji, no nie, bo to trochę za dużo. Ale że po prostu, wiesz, jakoś tak mam więcej chęci do życia. W ten sposób. Myślałem, że jeszcze grubiej polecisz. Nie, no wiesz, przesadę. Z jakimś typu na przykład poszedłem pobiegać i poprawiły mi się relacje z mamą. Poprawiły mi się relacje z mamą i mi się zaczęło chcieć biegać. A to dobra, to też może być. Jak już. Nie, że właśnie takie połączenia po prostu. Nie, też nie mówię o jednorazowym bieganiu i coś mi poprawiło, no nie? Tylko, że zacząłem tak, dbać o swoje zdrowie na jakimś, z jakimś elementem i mi się inny element poprawił. I że to jest takie, kurde, ze sobą wszystko mocno połączone. No to jest... Pewnie czasami trudne do zaobserwowania, dlatego że nie mamy też dużo takich dystraktorów, nie, na co dzień i jest łatwo paradoksalnie zauważyć, znaczy trudno może być zauważyć, że się coś przestało boleć. Bo tak, tak jak akurat ja nie mam po sobie takich obserwacji, ale często po prostu rozmawiając z pacjentami, no to też oni dopiero jakby w trakcie naszej rozmowy dochodzą do wniosku, że coś ci gdzieś tam bolało. Pytam dokładnie, kiedy bolało. Ktoś mówi, no tam bolał kręgosłup i tam powiedzmy, nie wiem, bolał przez rok, nie? Tam przez rok z hakiem. Mówię, no dobra, a co się takiego stało w tym momencie mniej więcej w życiu, kiedy zaczął cię boleć ten kręgosłup? No i ktoś tam mówi, nie, no to tam był tam jakiś pan 2017. Mówię, no ale co, wtedy coś takiego się spektakularnego zdarzyło w twoim życiu? Mówię, nie z kręgosłupem, tylko tak ogólnie, nie? No i ktoś mówi, no tak, była jakaś tam, powiedzmy, to wtedy, no to była jakaś taka sytuacja, nie? No i później na przykład się okazuje, że ten kręgosłup to przestał boleć w momencie, jak się ta sytuacja gdzieś tam rozwiązała. Ja mówię, to myślisz, że to, ja tak po prostu zadaję takie pytanie. Myślisz, że to może być ze sobą jakoś związane? I tak, kurde, faktycznie, to się zupełnie ze sobą pokrywa, nie? Ale nie zauważył, że go przestało boleć. Wiesz co, ludzie też na przykład nie widzą na przykład połączeń, że zaczęło coś się psuć, jak coś się wydarzyło. No tak. Ale wiesz co, bo łatwo zwrócić uwagę, na przykład jeżeli bolały mnie plecy, poszedłem do na przykład nawet fizjoterapeuty, on mi zrobił coś z plecami i mnie te plecy przestały boleć. No, ciąg nowosłupkowy, jakby fajnie. W dodatku, nie? Tam poszedłeś właśnie w tym celu, nie? Ale żeby cię przestało boleć. Im terapia jest na przykład mniej zrozumiała, stricte dla ciebie, bo nie jest nakierowana dokładnie na to miejsce, to czasami jest aż ciężko zaakceptować, że coś się mogło wydarzyć. Stąd na przykład jak my prowadzimy na przykład wywiad z pacjentem i tam się okazuje, że mam bóle pleców. Daję, no kurde, 8 na 10. No katastrofa, to jest najgorzej. Głowa mnie boli. 2 razy w tygodniu. 7 na 10 mi dano, nie? I jakieś inne jeszcze rzeczy. No i ty na przykład coś zrobiłeś z tym pacjentem, no mówię, że plecy mnie bolą. Jak by pan to ocenił? W skali od 0 do 10, taka subiektywna skala bólu. 5. Mówię, no to lepiej, no bo już jakby ostatnio pan mówił, że tam 2 tygodnie temu 7. A jak tam głowa? W ogóle nic. Nie, no to jakby poszło do przodu tę terapię trochę, no jakby... No ale pan nic nie robił z głową. No ale nie boli pana. No nic nie robimy z głową. Ale to nie jest tak, że to trzeba robić z głową, no nie? Po prostu, bo to wszystko jest ze sobą połączone. I się okazuje, że robiliśmy rzeczy, które wpływały na te bóle głowy, bo pana ciało zaczęło po prostu lepiej funkcjonować jako całość. Mm-hmm. Mówił, no kurde, może? Tak. To ja też czasami słyszę coś takiego właśnie w kontekście, tam się pytam o jakieś różne dolegliwości i ktoś mówi, że no tak, to akurat, że tam no te wzdęcia... No nie, no to faktycznie tam od naszej ostatniej wizyty to nie miałem zdjęć. No ale to tak u mnie się czasami pojawiają, czasami znikają, więc no może to przypadek. Mówię, no okej, ale tak patrzę sobie, kiedy się widzieliśmy, że na przykład 3 tygodnie temu. Mówię, no dobra, a tak jak zazwyczaj to się raz pojawiają, raz znikają, no to jaka jest częstotliwość tego, nie? No po prostu to jest czasami tak, że no 2 dni nie mam, a później 2 dni mam. Ale mówię, czyli generalnie w każdym tygodniu się zdarzy, że są. No tak. No raczej tak. Ja mówię, ale nie widzieliśmy się od 3 tygodni. No tak.
Więc no. To znowu nie jest takie proste do zaakceptowania. No właśnie, bo to jest tak, że jak ta terapia na przykład jest lekka i taka spokojniejsza i taka nie cierpisz po niej i w sumie nawet niespecjalnie długa i te zalecenia takie dziwne do tego domu, no to to już w ogóle jakby tak, no jakby jak to mogło im pomóc, skoro ja ładowałem leków, które są nakierowane na to, plus miałem terapię, które były nakierowane na to, a tu takie... Nie wiadomo co i poprawiła się sytuacja, więc to jest to jakby trudne zaakceptowanie, bo my o tym po prostu, no nikt nam o tym nie mówi, o tych połączeniach. Czyli paradoksalnie mniej efektu placebo. Tak. Tak, no. Bo wiemy, że efekt placebo jakby najsilniej działa w momencie, kiedy robisz coś takiego, że ktoś jest przekonany, że robisz dokładnie to. To wtedy czyli tak. Kogoś boli brzuch, masujesz mu brzuszek i wtedy to jest jakby bezpośrednio to. Tak. I efekt placebo jest wtedy najsilniejszy. Tak, ale może wtedy po prostu efekt placebo u ciebie jest silny, gdyż po prostu jesteś człowiekiem z internetu, ktoś cię zna i piszesz mądre rzeczy i dzięki też. Temu po no prostu on jest silny. Wiadomo, zanim tak. jeszcze przyszedł, to już jest. Ten efekt jest tak silny, że jak pacjent przychodzi do ciebie tego dnia w terapię, to nie się ma czuję tego, w miarę dobrze, tak. Do no, dzisiaj normalne, mnie bolało, nie? Ale dzisiaj ja mówię, dobrze, że choroba zna respekt tutaj przede mną. To jest bardzo częsta sytuacja, kiedy pacjenci przychodzą tak. i czują się lepiej tego dnia, jak przyszedł na terapię. Może po prostu jest tak, że ta terapia się już zaczęła, bo ty już przyszedłeś. Ona się generalnie zaczyna w momencie, kiedy ty podejmujesz decyzję o tym, że zaczniesz coś robić w tym kierunku, żeby się lepiej czuć. Ale taką prawdziwą taką decyzję. Bo nie, no taką, że nawet wie. Wystarczy, że się zapiszesz często tak, ale na terapię, tak, to już się trochę lepiej możesz tak poczuć z tym, nie? Ale się, jednocześnie wiedząc, że się wypiszesz, to by nie działało. Nie wiem. Bo myślę, że to jest tak, że ty też czasami, na przykład, jest taki moment, że na przykład robisz coś, ale dopiero za 2 tygodnie robisz to naprawdę. No tak. No nie, że taki na przykład pitu i mówisz, no kurde, wchodzę w to. I to się to wtedy na pewno dzieje. Podejrzewam, że lepiej. Ja się staram zawsze jakimiś faktami operować, a akurat wiem, że to jest jakby naukowo udowodnione to, że w momencie, kiedy podejmujesz decyzję o tym, że dobra, zapisuję się, no to już jakby... Już coś zrobiłeś. Mhm. Już jakby twoje ciało zaczyna fizycznie po prostu zdrowieć od tego, nie? I później się wypisujesz, bo jest taka sytuacja, wiesz... I cię rypie dalej. Bo wiesz, sytuacja jest taka na przykład, to że nie wiem. Jak to nie tak. deklarujesz gdzieś tam na tle jakiejś grupy, że coś zrobisz, to już endorfinki idą do góry i ty już... Większa szansa, że to zrobisz też, jest szansa, że to zrobisz, ale już często jest tak, że już nagrodą jest pochwalenie się, że już robisz to, więc wtedy dużo osób rezygnuje, bo już ta nagroda, wiesz, jakby oni już deklarowali się, wszyscy mówią, bardzo super, jesteśmy za tobą, idziesz, to jest świetny pomysł, ty wszyscy tam, wiesz, nabuzowany, doładowany, no i stwierdzasz, że po prostu nie wiadomo... Czy już zrobiłeś robotę? Tak. Czy później jak zrobisz, to będzie tak fajnie, może jednak nie warto, by już nagroda została zrobiona. Dostałeś nagrodę już. Nie pamiętam, jak się ten efekt nazywa, ale pamiętam, że kiedyś o nim czytałem i stwierdziłem, że... Nie będziesz się chwalił. Kilka razy się na to... To był, wiesz, z życia wzięte. Miałem te kilka razy. Że gdzieś tam zdeklarowałem się i było i zrezygnowałem później. No tak. Więc już mówię na przykład, jak już jestem w trakcie, albo to już na przykład działa. Coś takiego. No, wracając, wiesz co, nagraliśmy kiedyś materiał, który troszeczkę by odpowiadał na to pytanie, które dzisiaj padło, czyli... na co chorym w XXI wieku, bo był taki materiał kiedyś, w którym mówiliśmy o dysautonomii. Mhm. I ja myślę, że to jest dobry punkt wyjścia do tego, dlaczego jesteśmy po prostu skąd te predyspozycje na chorowanie, można powiedzieć, bo dużo takich chorób właśnie, czy to autoimmunologicznych, czy albo zaznaczmy sobie, że niestety większość chorób, które nas interesuje, to są choroby idiopatyczne. Warto o tym powiedzieć. No jakby, czyli tak. Po prostu proszę nam nie mówić, że mówimy źle, bo do tej pory medycyna nie ma pomysłu na nie, więc jak my na przykład mamy trochę pomysł, to powinniśmy być szanowani tutaj, a nie po prostu, wiesz, no bo jak na przykład ty wrzucasz taki temat, że kurde, a może z tą łuszczycą to by tak, no nie? A może z tym rdzeniem to by tak, no nie? No jakby, jeżeli się nie zgadzacie, to możecie szukać odpowiedzi indziej, której na przykład nie ma. Bo na przykład medycyna mówi sorry, ale oprócz... ciężkich sterydów i ciężkich sterydów, to nie mamy na ciebie immunosupresantów, to nie, tak. to za dużo nie mamy, nie? A my tak, ale coś tam mamy, no tak, nie? I z drugiej strony znowu, akurat z tym to się ciężko kłócić, bo tutaj znowu badania pokazują i praktyka pokazuje, że po prostu no, nasz układ odpornościowy i autonomiczny, które są ze sobą bezpośrednio bardzo mocno związane, w dodatku to są 3 systemy, które są ze sobą połączone.
Znaczy dobra, wszystko jest ze sobą połączone. Że je teraz trzeba byłoby złożyć wszystkie układy naszego ciała w taki jeden bardzo długą nazwę. No ale mamy tą... właśnie teraz paradoksalnie to mi wyleciało z głowy, ale... Kurs terapii... mięśniowo-szkieletowo... Psychoneuroimmunologia to jest. Tak. Tak, czyli po prostu nasza głowa, układ nerwowy i immunologia ze sobą bardzo, bardzo ściśle połączona. No więc wiemy, że to ma po prostu wszystkie te trzy rzeczy odpowiadają za nasze zdrowie. Myślę, że był taki moment specjalizacji rozdzielania tego wszystkiego, a teraz będzie się łączyło na przykład sześć układów razem i będzie taka specjalizacja. Trochę tak się robi, nie? No, w sumie czyli tak. Jednak się okazuje, że nie ma co tego było rozdzielać aż tak bardzo. Znaczy wiesz, to, że to się w nauce ze sobą łączy, to nie znaczy, że to się przekłada na to, że teraz jest specjalista, który jest psychoneuroimmunologiem, tak. Specjalistą tej dziedziny. To jest takim samozwańczym tak, ale to niestety jeśli chodzi o specjalizację, to one się raczej zaczynają coraz bardziej mnożyć, nie? Tak, no, niestety. Ale jest trochę takich osób, że tam wiesz, już gdzieś tam psycho, narząd ruchu, że tam łączył, no nie? Psychoneurologia i gdzieś tam. Tak. No właśnie tak na przykład mówiłeś o tym, że... Bo ja wiem, to był taki przykład, ale to może naszym słuchaczom też coś rozjaśni, że psychoterapia jakby jest taka w dużej mierze, że ona oddziela to ciało od umysłu i po prostu my się zajmujemy umysłem i nara, nie? No i są też nurty w psychoterapii bardzo mocno związane z ruchem, z ciałem, tak, z pracą poprzez szacunek. Ciało. Ja znam takie nurty. Ja wiem, że znasz, ale po prostu może nasi słuchacze nie znają, więc myślę, że warto wspomnieć. Ja miałem się z tego przykładu tej osoby, gdyż na przykład podejrzewam, że mogą to być terapeuci poznawczy behawioralni, których po prostu jest dużo i oni mogą, część z nich, na pewno jest część specjalistów, którzy łączy to ciało, ale po prostu nie mają tego w zakresie obowiązków. O, tak bym powiedział, nie? No tak. No i tak samo dużo fizjoterapeutów, którzy uważają, że w ogóle to, co się dzieje w twojej głowie, nie ma żadnego związku z tym, że bolą cię plecki. O, powiem ci, fajny przykład, no nie? Bo ostatnio tam jakieś pytanie było, to, że z Arturem sobie rozmawiamy, mówi Patryk, jak masz pacjenta, który przychodzi do ciebie, boli go coś, no nie? I jest po prostu alkoholikiem, który nie jest na terapii, po prostu jest alkoholikiem. To pracujesz z nim, czy nie pracujesz, no nie? Ja mówię, niby pracuję, ale wiem, że to może nie przynieść specjalnego efektu, gdyż po prostu no, toksyna, którą wprowadza na co dzień do swojego ciała, może troszeczkę nam psuć efekt terapeutyczny, stąd wiem, że ta terapia może nie być za bardzo, nie? A to było wrzucone po prostu jako pytanie na grupie facebookowej jakiś X, no i tam dużo osób było, skoro przychodzi na terapię trzeźwy, to spoko. Ja mówię, kurde, no dla mnie tak jednak trochę niespoko specjalnie. Jak był w trakcie terapii, na przykład, ja wiem, że jest alkoholikiem, ale nie pije teraz, no bo tak się mówi, no nie, że jest alkoholikiem, ale nie pijącym. Tak. Mega spoko, nie ma problemu, no, pełen szacunek, fajnie, że coś ze sobą zaczną robić. Chętnie dołożę tego cegiełkę swoją terapeutyczną, nakierowaną na ciało, ale jeżeli nic się z tym nie dzieje, no to tak trochę mi jest smutno. Tak, no ja generalnie mam do tego takie podejście, że oczywiście pracuję generalnie ze wszystkimi ludźmi, każdemu chciałbym gdzieś tam pomóc, aczkolwiek czuję się jednocześnie zobowiązany do tego, żeby jakby ważną częścią naszej pracy też jest edukacja i jakby no wyłuszczenie komuś, że no ja mogę próbować coś z tobą zrobić, ale widzę, że na przykład definitywnie to jest problem, który wymaga jakiegoś tam dużego zaopiekowania, no bo inaczej moja praca no nie będzie przynosiła takich efektów, jakbyś oczekiwał, czy jakich gdzieś tam chcesz. I czasami to są rzeczy, które mogą się wydawać trochę niezależne, nie? Czy ktoś nam, no mogą być różne sytuacje, no ktoś może na przykład mieć duży problem z alkoholem i jednocześnie może w związku z tym jest też jakaś depresja, nie? No to często może iść ze sobą w parze. No i na przykład masz somatyzację pod postacią bólu kręgosłupa piersiowego, na przykład, nie? No więc ja mogę widzieć, że to jest tak ze sobą powiązane, że to nie jest generalnie pacjent do końca dla mnie. Jeżeli nie jestem w stanie mu za bardzo pomóc, choćbym chciał, no to tutaj ta edukacja gra dużą rolę. No mogą być sytuacje zupełnie oderwane. No po prostu ktoś ma duży problem z alkoholem, a jednocześnie skręcił staw skokowy, nie? No tak. Tak, więc nie goi mu się 2 lata już. No może tak być, że mu się po prostu to goi gorzej, więc moim obowiązkiem, tak przynajmniej ja sobie tak uważam, jest to, że komuś mówię, co powinien zrobić poza tym, co my robimy, bo ja mogę zrobić staw skokowy najlepiej, jak potrafię i tyle. No ale na pewno są inne obszary,
ja dużo pacjentów też odsyłam do innych specjalistów, nawet jeśli to nie jest ze sobą stricte powiązane. A byłby twardy, przypominam, o... że jak pan chce przychodzić do mnie, to pan nie pije alkoholu. Ja mówię, spoko. I dzięki temu nie pije. Znaczy, mocne. Ja też, tak, ja akurat od nikogo, no staram się nie, ale nie, od nikogo niczego ogóle, nie wymagać. Nie, ale to powiesz, jakby dopóki no. Tu pan chodzi, to pan nie pije alkoholu, okej. Okay. No to jest zagrywka po prostu. Mocno. Postawiłeś kart na stół, mocna, i mówi, nie piję odkąd mi terapeut zabronił, minęło 10 lat. ale psychoterapeuta? Nie, mój fizjo. Okej. Okay. No, ciekawe. Brzmi ciekawie, tak. Zacząłeś mówić o psychoimmunologii. O, oh. No tak, że właściwie to już teraz to, że się łączą, zgubiłem. Mówiłeś, że łączą się specjalizacje i że po prostu... Bo zaczęliśmy sobie mówić o dysautonomii. No tak. Więc po prostu wiemy coraz więcej na ten temat, co na tą naszą dysautonomię wpływa. I generalnie uwaga, nim dalej idziemy z nauką do przodu, tym bardziej się okazuje, że to te nasze codzienne wybory i te 90% naszego stylu tak. Życia odpowiada po prostu tylko za to, że my chorujemy, tylko na różne rzeczy. Tak, ale mamy też jakby mądrzejsze określenie na to. Tak. Typu na przykład idź do lasu. Kiedyś po prostu idź do lasu, podejść i powie się po prostu. A teraz jest forest bathing. Tak, zrób leśną kąpiel. Boże, jak się mówi w kategoriach po prostu tak, że jak patrzysz daleko, to relaksujesz swoją gałkę oczną i po prostu... Patrzenie horyzontalne, tak? To tylko tak? Co coś jeszcze bardziej mądrzejszego? Jeszcze mądrzejszego? Jeszcze mądrzejszą nazwę jeszcze. Nie patrzenie wiem. Horyzontalne jest takie za mało fancy. Ty może coś znasz. Ty znasz mądre wyrazy bardzo często takie, które określają to samo, co wszyscy wiedzą. Tak, ale nie pamiętam teraz. Wydaje mi się, że jest jeszcze. Patrz w dal. Patrz w dal, tak. Tak, teraz się tak bardzo mocno też podkreśla właśnie tą rolę, że my tak musimy żyć w społeczeństwie, nie? Tak. Czy kiedyś sobieś powiedział, posiedź sobie z rodziną w niedzielę, a teraz nie, teraz po prostu tak. Uprawiasz aktywność społeczną jakąś tam. No. Więc, no. Ale to jest fajne, ponieważ wiemy, że te rzeczy, o których mówili nam, no nie zawsze tak, że po prostu nasi rodzice, dziadkowie, bo oni często też się mylili, na przykład typu po co biegasz skoś trawnik, no to tak. To mogło być różnie. Natomiast... Zjedz mięsko, zostaw ziemniaczki. O, właśnie, tak, albo no, tak. Słuchajcie, to jest w ogóle dobry temat. To jest dobry temat w sytuacji, kiedy na przykład dzieci mają mocny konek ze swoim ciałem i często nie są w stanie tego wytłumaczyć. Po prostu nie chcą czegoś zjeść. Jest duża szansa, że mają jakąś nietolerancję. Na przykład pokarmową, z różnych powodów. Więc to też fajnie byłoby, żeby po prostu słuchać się dzieci. Bo nie tak, że one po prostu nie chcą jeść tych ziemniaczków, bo nie wiem, nie chcą dostarczać związków mineralnych swojego ciała, bo ziemniaczek, tylko po prostu wiedzą, że oni się po nim źle czują. Tylko na przykład nie znają takiego określenia typu, wiesz co mamo, jak zjem ten ziemniak, to mam takie dziwne wzdęcia, czuję trochę gazy, ciężko mi się śpi, nie mogę się wyspać, kuje mi staw szyjbodrowy. Dzieci tak nie mówią na przykład, bo na przykład mają 2 lata, nie potrafią mówić, nie znają słowa staw szyjbodrowy. Na przykład. I nie wiedzą, gdzie to jest, ale po prostu mogą być, że się źle po tym czują. A ty mówisz, jak się może czuć źle po ziemniaczkach? Patrz na tata, taki jest duży, przecież jadł ziemniaczki. No, tak więc to jest do przemyślenia po prostu, żeby nie po prostu zmuszać dzieci na przykład do czegoś takiego. Jak coś, to ja nie byłem zmuszany, bo teraz ktoś może być, że mam po prostu złe wspomnienia z dzieciństwa. Natomiast u mnie rodzice byli dość wyrozumiali i ja mogłem na przykład nie jeść czegoś, czego nie chciałem, bo po prostu jadłem inne rzeczy. To nie tak, że nie chciałem w ogóle jeść. Tak, ja podobno nie jadłem prawie niczego. Super. W ogóle nie wiadomo dlaczego nie przeżyłem, bo nie chciałem nic jeść. Tak, ale wiem, że wow. Kiedyś jadłem dużo, strasznie dużo nabiału kiedyś jadłem, który po prostu pokutuję teraz i jak jem trochę więcej nabiału, mimo że bardzo lubię nabiał, pod każdą postacią, no, kocham sery, lubię te rzeczy, ale po prostu jak się pohamuję i na przykład przez 2 dni jem ostro nabiał, to moja twarz już wygląda zaczyna inaczej, już mam jakieś kolos na twarzy. Mimo tego, żebym chciał po prostu jeść dużo nabiału, to nie mogę. Więc to nie jest jakieś ograniczenie psychiczne po prostu, żeby nie było, że mam takie uprzedzenie do nabiału i teraz jak jem nabiał, to nocebo wysychuje mi po prostu krosem twarz. Chciałbym mieć nabiał, ale mogę jeść codziennie trochę nabiału, ale nie za dużo. Mozzarella. No. Mozzarella zdarza mi się po prostu zjeść trochę. I wiesz co, i tak jest lepiej, jak zauważyłem, jak odstawiłem ten nabiał w pewnym momencie tak drastycznie,
Mhm. A teraz sobie wróciłem do niego tak troszkę na pizzy, loda jakiegoś czasami, wiesz, magnumik, coś tam. Mleko już mi w ogóle nie smakuje, gdyż te rośliny napoje są według mnie dużo lepsze i dużo bardziej smakują, ale jak nie mam po prostu od czasu do czasu coś, jakbym nawet zjadł każdego dnia coś lekkiego z nabiałem, nie ma problemu. Nie mówię, że pizza codziennie nie jest dobrym pomysłem, ale już bardziej z pszenicy. Dlaczego tak mówisz? Pizza i piwo bezalkoholowe przez 2 dni z rzędu, nawet bezalkoholowe, alkoholowe jeszcze gorzej, 2 dni z rzędu i ja po prostu już ciąża. No tak. Więc dysautonomia. I warto było o tym myśleć w tych kategoriach, dlatego że dysautonomia jest niczym innym, jak po prostu w dużym skrócie tak naprawdę nadmierną stymulacją siebie. Ciągłą. Mówiliśmy kiedyś o tym w neurotykach, było, że na przykład codziennie przetwarzamy, jak tak funkcjonuje społeczeństwo. Radyjko, telewizja, praca, ludzie dookoła, internet, Facebook. 32 giga danych dziennie. Dobrze pamiętam, to były strasznie dużo informacji. Przypominam, że 32 gigabajty informacji to jest taka nie najmniejsza karta i dość sporo zdjęć do przeklikania. Bardzo dużo. Maksymalnie duża karta, która wchodzi w Nintendo tak. Switch. Cały Wiedźmin z dodatkami. 32 GB cały Wiedźmin? Kurde, ale na Nintendo Switch. W ogóle jakby ilości gigabajtów teraz na grę, na przykład wiesz, ściągasz jakąś grę, patrzysz 90 GB materiału, 150 GB materiałów. Call of Duty ma 200, te nowe. Ale czekaj, ile nowy Horizon. A on jest w ogóle cały nowy, czy dodatek? Cały nowy. Cały nowy? Niesamowite. Pewnie dużo kosztuje, no nie? Wszystko na PlayStation. Natomiast wiesz co, to jest ciekawa sytuacja, że na przykład my tutaj pracując sobie z ludźmi na co dzień, to bardzo dużo osób na przykład nie wie, że jest przystymulowanych. Jak na przykład prowadzimy kurs neurystyki albo jakieś elementy szkolenia mamy z masażerem boki i tam są jakieś wstępy do testów w tej części mięśniowej i się okazuje, że wiesz, w miarę zdrowe, młode osoby i tak dalej i się okazuje, że no nie jest specjalnie dobrze. Mm-hmm. Ja mówię, ale my się czujemy świetnie. Ja mówię, naleciał tak, pokazać coś innego. I... Tak. Ja to w ogóle też bardzo często, jak zaczynam opowiadać o układzie autonomicznym, to głównie akurat na nicie. I o tym mówię, jak wygląda takie skrajne przebodźcowanie w stronę współczulną albo przywspółczulną. I tak widzę po prostu takie, nagle, że tak ludzie się zaczynają po sobie oglądać. I tak ja już myślę, dobra, okej, okay, tutaj bardzo dużo osób się zidentyfikowało właśnie z tym opisem, nie? Zwłaszcza w tą współczulną stronę. No zdecydowanie, bo osób pobudzonych przy współczulnie nie jest aż tak specjalnie dużo. Bardziej chodzi o takie ogólne pobudzenie współczulne. Tak, jak właśnie też opowiadam sobie, no to mówimy sobie na przykład, jakie są objawy, no nie? Jakby takiego pobudzenia, to się okazuje, że no ktoś tam, wiesz, na tych kilkanaście punktów, no kilka jest w stanie sobie tam wrzucić, dlatego że jakby zdrowie i czucie się dobrze, tutaj pokazuję YouTube cudzysłów, to my określamy jako nic mnie aktualnie nie boli. Czyli moje zdrowie to jest nic mnie aktualnie nie boli, co jest w ogóle czymś kompletnie innym, no nie? No tak, jest bardzo dużo rzeczy, które nam dolegają i wcale nas nie bolą, nie? Tak. To jakbyś powiedział tak, że odżywam się świetnie, to jest jedno zdanie, czyli jestem zdrowy, typu starczy mi codziennie na jeden posiłek i coś tam skubnę, frytki. Hmm. To wiesz, jakby to są dwie różne rzeczy. Po prostu jakoś żyję i nie umieram z głodu, typu dobrze się odżywiam codziennie. Tak. To są kompletnie inny poziom, więc fajnie byłoby się zastanowić, bo to jest bardzo częsta sytuacja, że jak sobie rozmawiam właśnie z kursantami, mówię na podstawie kursantów po prostu, bo ich jest dużo, bo jak pacjenci już przychodzą na przykład do nas, czy do mnie, no to już wiedzą, że mają tych problemów całą masę, no nie? Po to przyszli, nie? Ale fajnie byłoby mieć umiejętności wyłapania tego, żeby później nie skończyło się na przykład na tych chorobach, o których mówi się na początku, tak? Bo da się jakby wcześniej to wyłapać. Nasze ciało daje po prostu nam pierdyliard bodźców, no nie? Pod kątem takiej dysautonomii, tak? Wiesz, jak się wysypiam, jak się regeneruje, jak pracuje moje trzewia. No w ogóle jak głowa pracuje, nie? Jak czy moja też głowa odczuwam pracuje. Taki jej spokój, czy lęk, czy tutaj jest wszystko w porządku. Tak. Jak w ogóle, wiesz, z emocjami teoretycznie, jakie mam relacje nawet z ludźmi, bo to jakby moje zdrowie jakby i funkcjonowanie codzienne jakby też pokazuje, czy jak się dogaduję z ludźmi,
czy w ogóle oni, na przykład nie drażę mnie cały czas, jak w ogóle takie podstawowe sytuacje niecodziennego, czy ja nie jestem często w ogóle zdenerwowany, czy coś się wykazało delikatnego, a ja wiesz, wybuchłem, no nie? Eksplodowałem i po prostu nie mogę się pozbierać do końca dnia z jakiejś pierdoły często. Więc jak w ogóle taka moja chęć, motywacja do funkcjonowania codziennego, czy wiesz, jak czytam, to czytam z zrozumieniem, jak się uczę nowych rzeczy, to czy ja w ogóle jestem w stanie czegokolwiek się nauczyć, bo może się okazać tak, że próbuję do czegoś podchodzić i czytam czwarty raz o samą stronę i ja nie wiem, o co chodzi, no nie? Tak. Więc to ogólnie takie tematy typu ktoś ci mówi cztery cyfry spinu, a ty po prostu od razu zapomniałeś, no nie? A powiedział ci 11, 12, a ty jaki to był pin, Więc warto troszeczkę swoje myślenie o zdrowiu rozszerzyć, bo jakby się okazało, żebyśmy monitorowali teoretycznie, jak ja się czuję na co dzień, to by się okazało, że części badań profilaktycznych nie musielibyśmy robić, bo po prostu wiedziałbyś, czy się czujesz dobrze, czy nie. Czy jesteś chory, czy nie jesteś chory. Więc jak wiesz, jak się czujesz świetnie i rzeczywiście w każdej sferze życia moje ciało, moja trzewia, moja głowa daje sobie po prostu, nie wiem, 9, 10, 8 w skali do 10, no to teoretycznie jak zrobię krew, to nie wyjdzie mi jakiś hardcore, no bo jakby mogło wyjść, no nie? Mi może wyjść hardcore, ale to znaczy, że ja się oszukiwam albo w ogóle nie wiem, co się w moim ciele dzieje. A może coś tam się takiego wydarzyło, co jest też nie do końca jakby pod twoją kontrolą i jakby sama profilaktyka nie wystarczyła, aczkolwiek tak jak mówiliśmy, no ryzyko jest dużo mniejsze. Tak. Dużo mniejsze. Fajnie byłoby myśleć właśnie o tych w tych kategoriach, bo no, gra jest warta świeci. Takie umiejętność obserwowania swojego ciała jakby pozwoli nam no tak jakby, no, taka polisą trochę, no nie? Że po prostu ja wiem, że czuję się fajnie, wszystko jest w porządku, więc mnie nic za bardzo nie zaskoczy. Oczywiście, żeby do tego momentu dojść, to co tak jak mówiłeś na początku, takie codzienne rzeczy pod kątem trochę się ruszam, jestem aktywny, mam jakiś, jak powiem, jakoś aktywny, jakiś sport, coś, co daje mi w ogóle fan, bo jak mam się zmuszać do aktywności, to też nie jest specjalnie dobre. W niedzielę spędzam trochę czasu z rodziną i bliskimi, chociaż w niedzielę, a może w inne dni też by się udało. Odżywam się w miarę okej i dbam o swoją sferę mentalną, co chyba wydaje mi się, że jest największym problemem, gdyż jak jeszcze ludzie wiedzą, że nawadnianie jest ważne, odżywianie jest ważne, ruch jest ważny, to pomimo tego, że większość badań pokazuje, że na przykład medytacja jest ważna, to i tak dużo osób tego nie robi. No co tu by nie mówić, no nie? Już nie mówię o jakichś aspektach religijnych, że dużo osób mówi, a medytacja to w ogóle nie, bo jestem katolikiem i w ogóle hajnara. No spoko, zawsze się masz pomodlić, to też jest okej. Tak, ale nie klepać modlitwę. Tak. Tylko się tak z uważnością. Pomodlić, z uważnością. Albo na przykład wybrać się, bo jest kilka takich nurtów katolickiej medytacji różnej, tak która jest. Rzeczywiście ma takie podłoże medytacyjne. Tam się rzeczywiście medytuje, a nie takie... Jak dla mnie to wszystko jedno. Które? Znaczy, nie, to wszystko jedno, w jakim to będzie nurcie. A, oczywiście, ważne, że tak. Żeby to robić zgodnie z zasadą, że po prostu jest się uważnym, bo o to w tym chodzi. Tak, uważność, tak. Oddech, koncentracja na ciele, co się dzieje, kontakt z wszechświatem, jak robisz taką medytację katolicką, tak. I tak dalej. Tak, jak ktoś po prostu lubi coś, jakąś czynność, w trakcie której jest mega uważny, to może nawet w ogóle nie medytować. Tak. Tylko może to robić. Ja na przykład ostatnio strasznie się zajarałem malowaniem. I po prostu jak zaczynam, ja już ostatnio właściwie nie medytuję w taki sposób, że siadam i się skupiam na oddechu, tylko po prostu biorę sobie płótno, pędzle, malujemy sobie i po prostu mam odcinkę. Tak, jest to jak najbardziej w porządku. To też jakby mówimy o takich rzeczach, po prostu czynnościach, tak jak mówimy na przykład aktywności spontanicznej, albo po prostu zrobimy się jedzenie po prostu takim minimum, które każdy powinien robić, no nie? No bo oczywiście wiadomo, że wszystko możesz progresować, tak? Możesz dietę progresować, możesz trening progresować, możesz medytację progresować, ale tak naprawdę mówimy też o chorowaniu. To nie są osoby, które powinny progresować zdrowie, tylko w ogóle wyjść na zero. Bo jak masz jakby chorobę, no to jakby nie masz, nie wyszedłeś na zero. Zaczęliśmy sobie, bo ty zrobiłeś ostatnio ankietę. No to nie ankieta, po prostu Q&A. Pytałeś ludzi teoretycznie, z jakiego
I też było takie pytanie, dlaczego, na co chorujemy w XXI wieku? Coś takiego było, nie? Dobrze mówię? Mm-hmm. No, co tam fajnego ludzie napisali? Znaczy to właściwie nie była ankieta, ale to tak pytanie gdzieś tam, chyba, gdzieś tam pod postem wybrzmiało. No właśnie jedno takie zdanie mi się bardzo podobało, że chorujemy na wczoraj i jutro. Czyli po prostu, że nie jesteśmy tu i teraz i że jesteśmy tacy odcięci od tego, co się w ogóle z nami dzieje. Z nami też pewnie z relacjami z innymi ludźmi. Dużo osób też tam zwróciło uwagę na samotność, że na to gdzieś tam chorujemy. W ogóle bardzo dużo było takich nawiązań społecznych. Właśnie społecznych. Mhm. I ja też ostatnio u siebie robię coś takiego, że wrzucam takie karty z pytaniami. I to w ogóle założyłem, że bardzo, bardzo jest takie angażujące. Dużo osób gdzieś tam na to odpowiada. Takie dotyczące właśnie nas samych. I to też się tak mocno gdzieś tam wiąże z tym, z czym się jakby źle czujemy, nie? No to się okazuje, że głównie te takie wątki społeczne, emocjonalne nas najbardziej ruszają, a te fizyczne gdzieś tam troszeczkę mniej nawet. No bo jakby to jest fajne, bo na przykład ludzie wiedzą o tej fizyczności, wiesz, jakby dużo się o tym mówi już, no nie? Też jesteśmy w takim miejscu, że śledzą ci ludzie, którzy są raczej aktywni, tak? Dużo fizjoterapeutów się śledzi, którzy tak, po prostu akurat ten temat mają już, wiesz, jakby zrobiony, done. No, ta sfera mentalna jest taka ciekawa. Tutaj temat, że jesteśmy albo wczoraj, albo jutro, jest ciekawy w kontekście epigenetyki, tak? No nie twórca, tylko jeden z głównych osób, które ten nurt ciągnął mocno do przodu, czyli Bruce Lipton, autor książki Biologia przekonań chyba, jak już pamiętam. Chyba tak. Mówił o tym, że choroba się wkrada do właściciela, kiedy nie ma go w domu. Bardzo mi się ten tekst podobał pod kątem, że jak nie jesteś uważny, no to łatwo po prostu nie zauważyć różnych symptomów, które dostajesz od ciała, które w konsekwencji spowodują tą chorobę. Bo to jest tak, że ta choroba to jest sumą różnych czynników, które obciąża twoje poszczególne różne układy. No i w pewnym momencie budzimy się z ręką w nocniku, jesteśmy chorzy, a szkoda, bo dostaliśmy pewnie całą masę informacji. Takich ostrzegawczych. Wcześniej. Nie? Warto się zainteresować w ogóle jeszcze tematem epigenetyki. To w kontekście na przykład chorób nowotworowych, które też tam jest bardzo ciekawa informacja. Rzeczywiście, jeśli chodzi o takie tematy nowotworowe, jakby poważne tematy neurodegeneracyjne, to rzeczywiście one są wgrane w nasze DNA bardzo często, tylko to po prostu styl życia aktywuje to, tak? Czyli tak można powiedzieć, że geny ładuje amunicję, ale to styl życia pociąga za spust. Znowu tekst pana Bruce'a, przynajmniej u niego go słyszałem pierwszy raz. Nie wiem, czy jest jego. Tak czy inaczej. Też nie wiem, ale też mi się bardzo mocno gdzieś tam to zdanie spodobało. No więc słuchajcie, jakbyśmy mieli wyciągnąć jakąś taką jedną spójną, ostateczną lekcję z całego tego podcastu, bo już dosyć długo o tym rozmawiamy, no to zwracamy uwagę przede wszystkim na to, że mamy ogromną odpowiedzialność za nasze zdrowie, która po prostu na nas ciąży. Że z tych chorób jako manifestacji naszej odwrotności, dobrotu. Po prostu zgubiłem to słowo, ale... Nie powiedziałbym, wiesz co, że to jest jakby odpowiedzialność, no nie? Bo to jest dar, by bardziej, możliwość, no nie? Że trochę to tak, możliwość to kierowania swoim zdrowiem. Różnie możemy to traktować. Ja się też po prostu odnoszę do tego, że my jako społeczeństwo bez wymieniania nikogo po prostu traktujemy to jako taki, no niestety, obowiązek. Także no niestety muszę o siebie zadbać bardziej, nie? Że chętniej byśmy korzystali właśnie z tego, żeby ktoś zrobił coś za nas, bo my wtedy tą odpowiedzialność spychamy. A fajnie, bo myślę, że mam takie możliwości i bym chciał o siebie zadbać, bo to zależy głównie ode mnie, gdyż chciałbym być zdrowy, bo... I tu każdy może dopisać tak, sobie. Tak, tak, tak. Zobaczyć, nie wiem, swoje wnuki, tak? Albo po prostu, nie wiem, jak moja córka bierze ślub, czy tam ktokolwiek inny, bo my raczej chcemy o to zdrowie zadbać, bo po prostu zakładam, że większość osób chciałaby jeszcze troszeczkę tutaj pożyć. No nie? Byłoby tak, no super. Właśnie, a może po prostu, że chciałbym żyć długo i szczęśliwie, no bo w sumie co innego miałbym na tym świecie robić. Albo nawet, wiesz co, może niektórym mówią, a po co długo żyć, ale na pewno większość osób, albo wszyscy, chcieliby być w dobrej kondycji na starość.
to myślę, że to jest tak, że długie życie takie, dobra, może być, ale wiesz, dużo osób jakby przeraża właśnie choroby neurodegeneracyjne, demencja, że nie będą samodzielni psychicznie, fizycznie na starość, a tutaj akurat mamy duże możliwości, że jednak... Wpłynąć na to, żebyśmy się jednak wtedy czuli dobrze. Tak. Yes. I słuchajcie, jak takie treści wam się podobają, to prawdopodobnie znajdziecie tego więcej na platformie Neuroklubu, bo my lubimy tam sobie właśnie z ludźmi pogadać, tak, którzy mają podobne podejście. Tak. I staramy się tam zaopiekować właśnie tymi wszystkimi elementami, które na to nasze życie wpływają. Czyli mówimy i o tym podejściu do struktury naszego ciała, o funkcji naszego ciała, czyli o tej naszej biochemicznej takiej strefie w naszym życiu wewnętrznym i oczywiście o tej strefie mentalnej. Też mówimy dosyć dużo. Dokładnie. I jak to oglądacie, to właśnie wystartowała sprzedaż tego Neuroklubu, więc zapraszamy was serdecznie na czwartą edycję, która będzie trwała kolejne 6 miesięcy, także pół roku zadbania o swoje zdrowie, o zdrowie najbliższych osób, / waszych klientów, pacjentów. Jeżeli nie oglądacie to trochę później, mam nadzieję, że jeszcze w momencie, kiedy ta sprzedaż trwa, ona trwa do 3 marca, Więc jeżeli jesteście jeszcze przed 3 marca, to można dołączyć. Pierwszego dnia w środę 28 jest najniższa cena, a później jest ciut drożej, ale mając kod spontaniczne10, dobrze pamiętam? Tak. Spontaniczne10, to macie 10% w kieszeni wam zostaje, więc warto. Do zobaczenia w takim razie w Neuroklubie i kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Hej. Cześć. Thank you.